Ostatnim razem w Sekiro spotkaliśmy demona gorącej przyjaźni. Czy raczej znaleźliśmy go. Okazuje się, że to jest stary rzeźbiarz. Zasadniczo na ostatnim streamie próbowałem bardzo mocno go zamordować. Już nawet udało mi się dojść do tej trzeciej fazy. Generalnie typo ma trzy devblowy na nim. Także to nie jest nic prostego. W związku z tym, że by nie zaczynać tak bezpośrednio od nieudanych attemptów do zabicia go. Off-streamowo znalazłem parę rzeczy, które pominąłem wczoraj, czy raczej na ostatnim streamie, a które na dobrą sprawę źle zinterpretowałem. Zacznijmy od jednej rzeczy, którą byłem święcie przekonany, że ten bait, nie? Zeżarł generalnie... Znaczy bait, ten ogromny karp, który jest Fountainhead Palace, mistrz. Zasadniczo wydawało mi się, że ten szkielet, który znaleźliśmy, jest od niego. A jak się okazuje, to nieprawda. Nishi. Izuku. Okej, okay, do nothing. I teraz tak. Z tego, co mi się wydawało, to prawdopodobnie jest w takim razie ojciec od tej kobiety, która jest w Fountainhead Palace. Znaczy w tym pałacu jednym. Także jedna rzecz, którą jeszcze zobaczymy, bo szczerze mówiąc nie zobaczyłem tego, czy to się uda. Mibu Manor, to jest tutaj. Ona mówiła o tym, że jej ojciec był, nie? Taki... miał obsesję na punkcie... na punkcie tego... tego karpia. W związku z czym... czy coś tu się dzieje? Nie jestem pewien. Ale zobaczmy. Nakaniwa wa sodooka. Zutto, sonna eien wa. Okej, nie. Czyli tu się w związku z tym nic więcej nie dzieje. Dobra. Zobaczmy, czy coś z tym jej ojcem się dzieje. Po reloadzie. Healing grounds. Nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że to może być to, bo... za chwilę wam pokażę, co się stało z karpiem, bo... tak jak mówię, wydawało mi się... nie, czyli on tu po prostu jest. Okej. Okay. Do not. Generalnie kwestia jest tego typu. Ja cały czas byłem święcie przekonany, że ten ogromny karp, którego spotkaliśmy wcześniej i z którym mieliśmy problemy, to jest generalnie ten karp. Na którym są te gąsienice. Nie? Tak mi się wydawało. Przynajmniej. Ale okazuje się, że to nie jest ten karp. Tak by na to wskazywało też generalnie to, że on tutaj jest, nie? On się tutaj znajduje jakby z blisko jakby tego jeziora, więc... you know. Błędne konkluzje. Ale okazuje się, że ten karp jest w zupełnie innym miejscu. I... to... bo zupełnie przez przypadek, jak off-stream, biegałem sobie i jeszcze farmiłem materiały na prostetyk Tula. I się zastanawiałem, mówię, to kurczę, może tu właśnie coś zobaczę, może tu coś się ten, może tędy jest szybciej dojść po prostu do tego typa, który sprzedaje tu w Sunken Valley. Yes. Yes. Great White Whisker. While the great carp is not really mortal, if killed, its whiskers can be plucked. The sound of the whisker being removed is surely music to the ears of certain people. Someone would feel relief at the sound of their mission being completed. Others, the joy of having their heart's desire granted. I
generalnie to zauważyłem już ostatnim razem i super to naprawdę wyglądało, bo ten karp jest ogromny, nie? Ja się wziąłem i pojawiłem na tym, na tej rzeźbie, która jest tu wyżej i było nagle takie, wait, what the fuck? Skąd ten karp się tu wziął? Więc okej. Okay. Pytanie teraz brzmi tak. Czy możemy mu dać w takim razie ten... tego Whiskera? Zobaczymy. Zobaczymy. To jest na przykład jedna rzecz, którą zauważyłem, że się zmieniła. Give him Great White Whisker? Czy nie powinien się wkurzyć na nas? At last? Divine Grass. Okej. Okej. I to tyle, podejrzewam. Czy teraz jak polecimy do tej kobity, to coś się zmieni? Zaraz zobaczymy. A jest jeszcze jedna rzecz, o którą myślałem wczoraj. Jak Edirin powiedział, że to jest do questa, side questa. Się zastanawiałem nad tym. I powiem, że poległem, bo nie miałem zielonego pojęcia, do czego mogłoby to służyć. Po czym zacząłem się zastanawiać, komu jeszcze możemy coś dać do picia, ale zasadniczo mnie to też trochę przerosło. O, nie ma jej tu teraz. Okej, to wróćmy. Może tam po reloadzie coś się jeszcze dzieje? Nie wiem, to będzie dużo biegania w tej i we w te, ale jestem po prostu ciekawy. Jeżeli obydwoje zniknęli, no to whatevs. Anyway. To jest jakby chyba koniec po prostu tego taka. O, oni teraz są razem. Otskare sama deshita, to-sama. Eien nado nakuto mo, watashi mo ne-sama mo. Zutto issho desu yo. Dakara yasumimashou. To-sama. Okej. Czyli to jest koniec tego questa zasadniczo. Sadness. Nobody will come. Okej. Wracając do tajemniczego itemu, który... który mieliśmy tutaj, bo w takim razie red and white pine wheel... Już teraz wiem, że można dać tylko jeden. Po prostu. No okej. Red carp eyes? Nie mam zielonego pojęcia. Do... Aha. The researcher Dojun. Wants these eyes. No dobra, to już wiem. I to. Water of the Palace. The nectar of the Palace nobles. Go ahead, drink to your heart's content. I... pytanie moje było, czy raczej się zastanawiałem... co? Gdzie to może być? Nie? Wykorzystane. Okazuje się, że to miejsce jest... tak... nie nazwałbym, że ono jest nielogiczne. Ale ono jest takie...
Ja na to nie wpadłem. Po prostu. Ja na to nie wpadłem, że to o to chodzi. Domyślałem się, że coś chodzi o kogoś, komu się chce pić, ale nie umiałem wymyślić, kto jest tym gościem, który jakby, you know, potrzebuje coś do picia. Okazuje się, że... Jak sobie będą radzić z nim? Swoją drogą, to jest ciekawe. Słabo sobie będą radzić. Oni też zrobią Lump of Fadwax? Oh my god. Anyway. Okazuje się, że rozwiązanie jest banalnie proste. Tu jest ten typo, nie? Który cały czas marudzi o tym, że to jest diluta i tak dalej. Leaking the pot. Cały czas myślałem, że on pije sake. Okazuje się, że nie. Pije wodę z pałacu. Koreo jaro. Kurewa to toki kaori nari. Itadakeru Matsuza ni kuwaete itadakeru. Yo-yo na sonata ni kore o shinze yo. Dragon Spring Sake. Nie mam zielonego pojęcia, do czego Dragon Spring Sake służy. To jest teraz pytanie. Ale pewnie do dania komuś po prostu. Tylko, że nie mamy komu już dać. To jest świetne pytanie po prostu. What do you know? Ja się tego nie spodziewałem. Że to o to chodzi. Ja cały czas byłem święcie przekonany przez to, że ten jeden typo w wiosce mówi o tym, że... że generalnie wódz wioski bierze i daje im sake do picia. To mnie zmyliło. Bo to był jakby ten to moje clue, nie? Mówię tak, a dobra. O, jest. On zamienił się w Nobla i miał 5 treasure carp scale'ów na sobie. Generalnie to moje poszukiwanie wynikało właśnie z tego, że ja poszukiwałem, czy jeszcze pominąłem gdzieś, czy tam jeszcze były, czy cokolwiek te dragon scale. Ale w związku z tym, że już wiemy, że teraz wszystko już zrobiliśmy. A Dragon Spring Sake chyba wydaje mi się, że to jest po prostu item do dania, do picia komuś. Po prostu. Bo on chyba jest normalnie w tym. W związku z czym? W końcu teraz jestem 100% pewien, że mogę kupić te lazulity, które są tutaj z kolei. I okej. To znaczy u ryby. Wam. I okej. Motto. Lapis lazuli, mam 10.
Tu generalnie wszystko mam wykupione, więc jest fine. I w związku z tym mogę kupić lapis lazuli, który jest tylko jeden. Withered Gourd, który też jest tylko jeden. I te dwie pozostałe rzeczy, czyli wyszło na to, że mogę wykupić wszystko, co jest potrzebne Znaczy, wszystko, co można wykupić u nich generalnie, nie? Bo oni już nic nie mają. Czy pod Nobus. Chyba, że tamten ma jeszcze coś, ale nie wydaje mi się. W związku z czym wszystko już fucking done, jeżeli chodzi o te rzeczy. Jeśli chodzi o... The Dragon Spring Saka? Możliwe, że... Jestem aż ciekawy. Dobra, to podejrzę, czy Dragon Spring Saka jest do czegoś w ogóle używane. Chociaż może nie tak. Poprzez... Ten... Bo nie jestem już... Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy to coś robi oprócz tego, że jest ten... Okej, okay, czyli nie. Czyli to już mieliśmy. Po prostu. Okej, okay, that's good to know. Czyli to już jest też machnięte, zrobione. Okej, okay, w związku z czym... Z tych takich rzeczy, które pozostały mi zupełnie niewyjaśnione, albo raczej na New Game Plusa, które mi zostaną, to jest te pozostałe... Pozostałe questy, side questy, których nie zrobiłem. To jest też na Outskirts. To znaczy z tym lekarzem w podziemiu, bo tego w ogóle się okazuje, że nie mogłem zrobić. Czyli generalnie, jeżeli ktokolwiek z was by próbował robić ten side quest z Kotaro, albo z tym samurajem, to kwestia jest mniej więcej taka, że nie ma powodu, czy raczej, że nie ma powodu, ale jeżeli da się Kotaro jeden z tych wiatraczków, to już się z automatu lokuje ten wybór i może być tylko jeden wiatraczek dany. To znaczy albo czerwony i biały, albo biały. Nie wiem, co robi czerwony i biały w takim razie. Biały odsyła go do tego ukrytego miejsca z małpami. Z Folding Screen Monkeys w takim razie. No i ten... W związku z tym nie można ani Kotaro, ani tego samuraja wysłać po pewnym progresie już. Tego samuraja można wysłać do pewnego momentu, jak się schodzi w dół Sunken Village. Ale potem już nie. Jak już jest na samym końcu i się nawet zabije Orin of Water, to się nie da tego zrobić? No i tyle. Co mam przejść od Kolda? Czy tu jestem w stanie coś kupić? Gdzieś? Gdzie bądź? Może teraz jeszcze. Zobaczmy. Może teraz jeszcze jest jakieś coś, nie wiem, że on powie, że wszystko się nie udało, że whatever, albo daj mi te łocy, chłopie, albo coś. Nie wiem w sumie. Kupiłem o kogoś cukierki, ale... Ale tu jest tylko Divine Confetti do kupienia, tak właściwie. Nie wiem, u kogo mogę kupić te czerwone, więc whatever. Żeby nie tracić niepotrzebnie. Zobaczmy, co z nim się wydarzyło. Czy coś się w ogóle z nim tu wydarzyło. Nie sądzę, ale... Let's see. Shinobi no shisai wa yokei no koto... Nie, czyli nic tu się nie wydarzyło. Nic się nie zmieniło. Okej. Okay.
Czyli nawet nie możemy mu dać nic. Wydaje mi się, że generalnie większość itemów już mam w związku z tym. A przynajmniej większość rzeczy, którą ja sam chciałem znaleźć. W związku z czym zacznijmy cykl bólu i cierpienia. Okej. Purple Fume w ogóle nie będzie działał. Floating Passage jest ok. All content jest ok. Suzaku Lotus. Sure. Czy coś jeszcze? Generalnie tak jak wspominałem wcześniej, wziąłem i poświęciłem się i porobiłem sobie te wszystkie upgrade'y. I Minecraftów mamy 6. Czy coś jeszcze by tu było przydatne? All content 4. I generalnie mógłbym czegoś użyć. Pytanie tylko czego? Akko? Podejrzewam, że Ungo będzie lepszy. Tak to wszystko chyba mamy. To mogę zamienić miejscami co najwyżej, żeby niepotrzebnie nie skakać potem. Jeszcze? Nie, nie sądzę. Czy ze skillów coś mogę kupić za jeden punkt? Chyba już nic mi nie zostało za jeden punkt do kupowania. Nope. Okej, więc let's go. Okej. Okay. Dobra. Dobry start. Muszę się przyzwyczaić znowu. Wczoraj żeśmy go robili, czy raczej ostatnim razem żeśmy go robili parę razy i god damn it. Było blisko. Ale tak jak mówię, to raczej jest kwestia tego, że trzeba się przyzwyczaić do jego movementu. Do tego, jak on bierze i szybko niektóre rzeczy robi. Na przykład ten wyskok. Au. Jestem... Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że ten wyskok jestem w stanie obronić lotusem? Znaczy lotusem. Fuck. Fuck. Przede wszystkim nie dać się złapać na te pierońskie te. Udało mi się wymierzyć tego dobrze. Spokojnie. Spokojnie będziemy tam. Muszę sobie tylko przypomnieć ten skillset do niego. Once again. Generalnie z nim problemem jest to, że to jest czysto
Dark Soulsowy boss w Sekiro. To jest pewien problem. Także trzeba mu się trzymać na dupie. I nie dodżować przez niego jak debil. Ale spoko, musimy wejść w ten rytm. Po prostu. Przede wszystkim muszę się trzymać jego prawej nogi zasadniczo. Aha, okej. Jak robi ten atak? To wszystko jest okej. Fuck. Okej. Pierwsza deska. Zobaczymy. Nie chcę niepotrzebnie zużywać też rezów, bo ono znowu ładować się to będzie lipa. Okej, to jest pierdnięcie i ono jest zawsze w takim razie. To było bardzo źle wymierzone. O, okej. Czyli on ten atak robi trochę inaczej. Okej. Shindo. Nawet nie próbuję dalej, bo to nie wyjdzie. Okej, jeszcze raz. Pierwsza, druga faza musi być do perfekcji. Za wcześnie. Zapomniałem, że można się zblokować na tych pieprzonych tych... na pieprzonych murkach. Irytujący ten boss jest głównie dlatego, że nie można go... Aha, parować. I właśnie się wypierdziłem. Dobra, ćwiczymy dalej tak czy siak. Coś nie tak dożuje ten atak. Ten jeden swipe. Zapominam cały czas o tym, że ma ten jeszcze. Dobra. Daj. Here we go. W te combo jeszcze, bo... Oh god. No. Okej, nie. I tak w nie wszedłem. Ech.
Aha! Okej. Okay. No, dawaj ten swój super atak. Aha. Tak. O, oh, okej. Okay. No. No, cześć. To nawet nie jest good trade. Fucking hell. Zaczynam mieć wrażenie, że jak się siedzi dokładnie na jego dupie, to on nie robi niektórych ataków. Po prostu. Okej. Okay. Oh my! Oh my goodness. Aha. Fucking hell. Palet już też nie mamy. Został nam ryż tylko. I wyłącznie. Nie mam resurrecta. Oh my god. Oh my god. Okej, całe szczęście ryż ciągle działa. Już nie działa.
Oh no! Okay, fuck it. No, fuck it. Oh god, było tak blisko! Jakbym tylko nie robił menu teraz. Fucking hell. Jeszcze raz. Dobra, idę sobie odnowić ryż może. Okej, umrzyjmy. To jest właśnie ten auto-aim, o którym mówię. To znaczy, homing. A tak, w Sekiro. Który wydaje mi się, że tutaj jest po prostu tak tragiczny, że to jest masakra, nie? Bym powiedział, że on nie działa w ramach Sekiro. Czy on nie jest... Fuck. Die. Just fucking die. Ugh. Siema, Edin. Irytujące jest as fuck z tym. Akurat. I znowu, doczuję dokładnie w tym momencie, kiedy on mnie bierze i powinien... No, to nie to. Okej, fuck it. Nie z tej gry. W trzeciej fazie? No, w trzeciej fazie mnie zamordował. Chciałem użyć tego Divine Grassa i mnie zabił. Już mogłem przy tym zostać. Ta. Wziąłem tą parasolkę, bo w sumie to są dwie jedyne rzeczy, które... Malcontent i parasolka na niego, nie? Póki co. No i znowu, nie? I swear to God, że to był dodge. To... Okej. Ta cholerna noga. Daleko, jakbym się trzymał cały czas... Co się... Timing mi się robi. I get it, game. Ty jesteś zmęczony, demonie, ja jestem zmęczony. Okej, muszę moment sobie ten... O fuck, i właśnie ten atak mnie ostatnim razem zabił. Że jest wbudowane. No, domyślałem się. Jut. Aha, zastakował się. Yes, that's nice. Możesz spaść stąd po prostu i umrzeć? Bo ja na przykład mogę. Nie podoba mi się to. No właśnie. Shinda. God fucking damn. No i teraz... Gdzie odskoczysz? Nie odskoczysz, po prostu mnie zamordujesz. Ta, bardzo super peleta. Bardzo dobra. Bardzo dobrze, że mi się lock-on wyłączył, ale super.
Kocham tego bossa. On jest taki przyjazny. Porozmawiamy sobie o czymś w trakcie tego jakże przyjaznego i miłego bossa. Jesus fucking Christ, 2 godziny już go próbuję, nie? Serio. Zaczynam sądzić po prostu, że to jeszcze jest kwestia tego, że dodge jest inconsistent, albo ja inconsistent dodge'uję. Tego, że przez przypadek w ogóle wciskam lewą gałkę i robię ślizg. I tu znowu jest ten motyw z kamerą, nie? Że nawet nie wiem, dlaczego ona się zrobiła pod niego. To niestety był free damage, ale lepiej przeżyć. Dobra, już czytam. Raz, dwa. Enter the Dungeon? Super. To była fajna gierka. Z godziny w Darkest Dungeon, ale stwierdziłem, że poczekam do premiery. Dwójkę? Dwójka mi się nie podoba w ogóle. Hades jakiś czas temu. Jezu. Hadesa to jest jedna z takich gier, którą chyba też mam 120 godzin w nią albo ileś. Z ciekawości sprawdzimy, żebym sobie odpoczął moment. Ktoś mi coś pisał? Never mind. Oh my god. Moje halo zdolności. No dobra, 60 godzin. Ale to tak czy siak, mam 55% achievementów zunlockowanych na nim. No, dużo, dużo robiłem. Dead Cells, dużo ludzi mi mówiło. Hades, o Hadesie mówiłem. Dużo ludzi mi mówiło o Dead Cellsach, że wow, musisz zagrać Dead Cellsy i w ogóle są takie świetne i cudowne i tak dalej, że... Jak kiedyś będę pamiętał o tym, żeby w nie zagrać, mając Game Passa, to w nie na pewno zagram. Ale Hades, zajebista gierka. To jest taka... Ja uwielbiam generalnie tych devsów, bo Bastion zajebiste, Transistor też bardzo dobra gierka, to są naprawdę świetne gry od nich. Bastion mi się bardzo podobał, Bastion też mam przegrane jakieś takie 70-80 godzin na New Game Plusie i tak dalej, zajebista gra. Co prawda, tam był jeden taki przeciwnik, który zawsze mnie wkurzał, ale to były byczki takie. I to było tak irytujące z nimi, że masakra.
że masakra po prostu. Nie wiem, co się dzieje. Naprawdę nie istnieje. Więc nie warto. Fuck. No, no. Hades mi się na przykład zajebiście podobał. Nigdy nie udało mi się takiego czegoś, mój kumpel zrobił, jakieś takie naprawdę poryte komba mu wyszły przez random, ale mnie się nie udało nigdy zrobić jakiegoś takiego super porytego czegoś, ale dużo też zrobiłem. Okay. Wyczekamy, wyhilujemy się, bez sensu tracić ten pierwszy res. 6 gurdów jeszcze mam, więc jest fajnie. Trzecia faza. Halo? Aha. Aha! Teraz to już jest... Nie, ja miałem tyle hapów po prostu. Za mało hapów. To formalnie nie działa. I swear to God. Czy on może ma jakiś... Oh God, nie. Salwa, nie bądź greedy. Po prostu nie bądź greedy. Fucking nuke. Stop nuking. We did it. Yes. W końcu. Fuck you. Motherfucker. Demon of przyjaźń, please. Oh my fucking god. Post not clarity. Once again. Lapis lazuli. Dwa nawet. 15 tysięcy expa za tego typa. Oh my fucking god. It is so good. Gravebox. Yes. Okej, okay, za chwilę do ciebie typu przyjdziemy. Co się wydarzyło z naszym drunken mobem, czy tam którymś mobem? I must make an offering, sure. Czy ja u ciebie coś mam w ogóle jeszcze takiego do kupienia? Bo już nie pamiętam. Wszystko co było istotne już kupiłem. Nice.
I widzisz, zaczęliśmy gadać o czymś innym i nagle się udało. Nie przyszedłem, ale tranzystora owszem. O, co za babcią się dzieje? Witaj babciu. Witajcie babciu. Oba-san? You're still alive? Yes. Mata ikinokotta no kai. Nanto naku wa wakatteru ndaro? Ano kata ude no oni ga moto wa nani mono datta no ka? Oh. Dattara shogekkaeru janai yo. Zutto hotoke o hori tsuzukete nao. Ensa no hono ni yakare. Oni to nari kurushimu wa ayatsu no jigo inga nano sa. Anta wa sore wo owaraseta. Okuttan da yo ayatsu mo. Kitto kamisha shiteru sa ne. Nie wiem ile to było trajów swoją drogą. Ensa wa mo sumoru saki wo ushinatta. Iksa ga tsuzukeba yo wa motto hidoi koto ni naru daro. The more ash on this world will become. Anta ga kawari ni naru koto wa nai nda yo. Jeszcze? Sa. Mou yuki. Anta ni wa anta no oyakume ga nasu beki koto ga aru nda ro. Reef? No ale co z Reefem? Czego nie nauczyłem? Czegoś nie nauczyłem na twoim Steamie. Czego się nauczyłem? Reef. Ja. Yeah. Coś jeszcze się tu zmieniło? W górę jakieś itemy nowe? Maybe? Ja dlatego bardzo lubię ten po angielsku grać, bo jak są jakieś takie rzeczy, które... Być spowitym. W Rift to jest takie być spowitym. Nie? Być spowitym w gniewie. Spowity gniewem. Ktoś. Coś. To są takie. To są tego typu właśnie rzeczy. Ja dlatego od dzieciństwa gram po angielsku. Ja gram tylko po polsku. Ech. Ale tam pewnie nic nie będzie. No ale zobaczymy. Po polsku gram tylko w te gry, które są... z bardzo wybitnym voice actingiem polskim, a takich jest naprawdę bardzo mało. Nawet nie graliśmy w tego, w Cyberpunka po polsku, bo polski był po prostu nie do przejścia. To było naprawdę bardzo, bardzo zły voice acting, bo tam standardowo były zatrudnione gwiazdy. Parę było fajnych voiceoverów, ale... Ja na przykład tak siedziałem przy Disco Elysium, właśnie. Tylko Wiedźmin, tak, tylko Wiedźmin. Ale ten... Wiedźmina... Ja głównie na przykład trójkę Wiedźmina przechodziłem po polsku, dlatego że wiadomo, tam jest bardzo dobry voice acting i tam są gwiazdy, ale to są te gwiazdy, które są znane za swój voice acting. Akurat to jest jedna rzecz, a druga rzecz... Rozanek tam, jak dobrze pamiętam, bierze i podkłada głos pod Geralta, a to jest jeden z moich ulubionych gości do audiobooków. I to jest po prostu niesamowite. Jesus fucking Christ. Dragon Rod Restoration. Yes. Wszyscy bądźcie zdrowi, hope. Chociaż nie wiem, czy to coś daje. Nawet jeszcze raz nie pamiętam. Rozumiem, kto jest... Dobrze, pamiętam. No, z nim, on w ogóle też przykro z nim.
trochę, że on potem miał ten udar, ale całe szczęście już wraca gościu do zdrowia, więc... Tak power has been enhanced, 12. Wow. Brawo. Muszę wrócić się tu, bo nie pamiętam, gdzie mamy tak właściwie iść. To jest dobre pytanie. Przede wszystkim to ja będę potrzebował... Okej, to mogę... Tego się mogę pozbyć chwilowo. Albo chociaż... Nie, ten gurt mi się przyda, bo za chwilę i tak będziemy walczyć z tymi czerwonymi typami. I potrzebuję jedną rzecz. To wiem na pewno. Ja potrzebuję ten... Mam 6 lapis lazuli. O, czyli udało mi się wszystkie mieć, jakie są w playthrough. Potrzebuję rtęć. To jest 100%... 100%, że musimy pomordować tych typów z... Z Flammenwerferenami. Czymś mogę się pobawić w końcu, tak mi się wydaje. Golden Vortex. To jest fajne, ten Golden Vortex w ogóle. Purple Film mi się wydaje, że jest ok, ale jest tak ekstremalnie długi czas ładowania się tego cholerstwa, że masakra. To jest na następnym tym dopiero. No, what the... Jest item, no tak? Holy shit, jakie to jest broken! Strasznie jest broken, ale... No, przynajmniej na dużej ilości wrogów, nie? Oh my goodness. Ja potrzebuję Mercurial coś tam. Proszek rtęciowy? Nie, właśnie nie Adamantine Scrap, tylko to drugie. Ale to nic. Musimy znaleźć lepsze po prostu miejsce do farmienia. Tu 100% pamiętam, że tu jest jeszcze jeden typo, który... Ten Long Shadow, nie? A, jest. Leave me alone. No. Jak ja nienawidzę tego miejsca w ogóle tutaj, nie? Have fun. Włączasz demon, byle odpalasz balonik, ten co zwiększa do crop rate'a i używasz z tego wachlarza. Do Shrine'a i powtórka. Could be. Też mi się tak wydaje, że to jest ten sposób. No, no once in eight. Po co ja robiłem Dragon Rod? Ech. Okay, fuck it.
Sun Sugar. It's absolutely not fucking worth it. Oh, whoa, dude, I'm sorry. Thank God for this. Czemu mnie? Tego, to jest przeciwnik. Najpierw się dowiedzmy, gdzie ja mam iść. No nie tędy chyba, bo tamtędy nie mogę przejść, tu górą. Ej, to zagląda, czy tędy nie szło przejść jakoś? Nie, bo tu jest ten place. Tu absolutnie nie pamiętam, co tu jest za place. A, tu jest Ashina Reservoir. Binding of Isaac? Binding of Isaac to była tego typu gierka dla mnie, która mi się generalnie podobała. Okej. Z Isaaciem generalnie było tak, że nigdy mi się jakoś... O, boss. Nigdy jakoś mi się wybitnie nie podobał, był przyjemny. I na pewno mi się bardzo podobało oglądać te... Chociaż ja już go raz zabiłem. Okej, okay. Wiecie co, chłopaki? Bardzo mi się to wszystko podoba, ale ja się zrestuję. Co wy na to? Okej. Okay. No to możemy zrobić kniw w ogóle. To mi się wydaje, chociaż może to będzie zbyt przekozaczne. Gatchin? Nie byłem jakoś nigdy super przekonany do tego generalnie. Do Isaaca. Bardzo mi się podobał koncept i w ogóle, bo to jest bardzo fajna gierka. Bardzo przyjemnie się w nią gra i w ogóle, ale... You're mine now. Have fun with your friend! O nie! Zapomniałem, że on też jeszcze ma wymachę. No właśnie to.
Aha, gdzie jest moje Mikiri? Mikiri, where? Adamantine Scrap. To ciągle nie jest to, czego potrzebuję. Fulminated Mercury. Jedno. Trzeba było? Ja miałem ulepszone. Tylko, że... Ja nie wiem, czy to jest kwestia, że czasami te Mikiri po prostu się psuje, czy coś. Robisz Mikiri, próbujesz robić Mikiri i te Mikiri po prostu nie działa. Bo formalnie mógłbym... ten... Oh, what? Ale by było super, jakby z niego leciało ten... A, fuck. Fuck, on nie ma Thrusta. A może ma? A graba? Aha, i się zresetował. Okej. Okay. Nie no, przecież już aż inny raz robiłem poza tym samym Spearsu. I swear to God. Coś jest nie tak z tym. Seven Spearsów już robiłem kiedyś poza tym. Nie, on nie jest jakiś tam super problematyczny. O god, z niego nawet nie leci tyle hapu. Znaczy tyle hajsu. Czy tam się mogę dostać? Nie, uwalili mi drzewo. Ja mam ulepszone te Mikiri w ogóle, nie? Ale... Ulepszyłem je nawet, bo tak jak mówię, jak farmiłem to, to sobie wziąłem i zrobiłem trochę lepsze. What do you know? Oh, okay, I see what is going on. Jezus, już jest 1:20? Dupa z mojego kończenia dzisiaj gry. Bo tu już jest ten. Pewnie znowu się będziemy z kim bili, z Genichiro albo z kimś. Z Ishinem? Tam jest item. Item. Must go. Take item. Are you item? Peleta. Dobra, anyway, czy tu do góry coś jeszcze jest istotne? Mogę farmić tych typów tylko tam. Myślę, z rozmieczem Machni można kończyć. Jakoś mi się nie wydaje. Biorąc pod uwagę, że chyba ten Hatred był optional. Bossem. Znaczy demon przyjaźni. Ja miałem takie plany. Mówię, dzisiaj skończę tą grę. Zrobię tego demona przyjaźni w pierwszym podejściu. Easy fucking game. Easy game. Thank you.
niekoniecznie. Chyba niekoniecznie, co? Okej. Okej. Problem mam jeszcze z tym, że gdzieś ominąłem dwie te, w takim razie, dwa prayer beady. W takim razie mam 38. Tam 40. Podejrzewam. Co się tu się zmieniło? Ile kompostuje? By Sekiro poszło? O Jezu, to jest... W tej chwili nie wiem, stary. Kiedyś bym ci powiedział, ale teraz nie wiem. W tej chwili nie mam zielonego pojęcia. Dobra, zobaczmy co się dzieje. Jaki jest ten? Zaraz się zastanowię. Mój w tej chwili... Największym problemem jest w tej chwili karta graficzna. I to jest największy wydatek. Także tu trzeba by było liczyć 4 koble. To jest ten problem. Jak od zera. AAA gry. No to do AAA tytułów to są co najmniej te... Wydaje mi się te 4 koble. Od zera, jeżeli masz na myśli. Dobra, moment. Może przynajmniej w takim razie, zanim zacznę tego Last Bossa, to się dowiem, ile tego Fulminated Mercury potrzebuję. Proce nie są na przykład tak ciężkie do zdobycia. RAM też jest spoko. Dysk... No, powiedzmy, że też to nie jest jakiś tam... największy problem. Myślałem, że co jeszcze tu się... Żeby zrobić to, to potrzebuję formalnie dwa jeszcze Merkury. Załóżmy, że zrobię Shurikena. Flame Vent. To potrzebuję dwa. 6. Oh my fucking God. Jakbym chciał być bardzo kompelszyjaniec, to 7. No, gdzieś z 4 kable. Jak tak się zastanawiam, to z 4 kable. Dobra, spróbujmy to nafarmić po prostu. W takim razie, zanim zacznę tego last bossa. A, wiem co jeszcze możemy zrobić. A propos last bossów i tak dalej. Dajmy śmierć naszemu koledze. I'm gonna be a good guy. In this playthrough. Tell him about the Mortal Blade. 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 The Mortal そこもとの腕ならば苦しまず行けるというものだ。の？ああ。任せろ。関城殿にも礼を言わねば。次にそこもとが来るまでに死での準備をして。Next time you see me. Okay. Coś tu się pojawiło? Nothing. Nigdy w tym boksie mi się nic nie pojawiło. Także podejrzewam, że wszystko już ma. Jak go zobaczyłeś pierwszy raz, ja przede wszystkim, wiesz co myślałem? Wydawało mi się, że... Oh God,
wydawało mi się przede wszystkim, że będę mógł więcej rzeczy na nim testować, a nie tylko te podstawy zupełnie. ようやく覚悟変わらぬかああそこもとに切られたいのだ承知さあやれい。 On miał pasożyta też. Crouched blue nostrum between the pack teeth to die as often as one pleases. Could be useful in certain situations. What situations? Fucking Skolopan. Jeżeli chodzi o odwiedzanie tych miejsc po każdym bossie, to pewnie tam. Okej, nie mogę iść, mogę iść szybciej. Znowu jesteśmy tu. Oh, I'm sorry. Kuro-sama. No tak, czytaliśmy o tym, że jeszcze jest czarny Mortal Blade. その Stracimy drugą rękę? Mamy jeszcze jedną. Ej, ten czarny Mortal Blade mi się bardziej podoba. Fuck. Czemu nie mogę mieć czarnego Mortal Blade? Okej, dude. Okej. Oj, oj, oj. Strasznie opóźniono te ataki teraz robię. Easy. Shinda. Niemożliwe, mam go. Na pewno jest nie tak. Jak on ma drugi Mortal Blade, to coś tu jeszcze będzie za chwilę. Tym bardziej, że ten czarny Blade, on niby otwiera drzwi życia? Drzwi życia? Ore wa... Kiek...
To co, Skolopendra? Headless Genichiro? Jakiego on ma wąsa? What the hell? Akiru. Kolopendra. Ręka. Aware na mago no sai negai ja. What? Excuse me, fucking what? What the fuck? Washi wa kono ashi ga o yomigaerase neba naranai. Oh my fucking god, what? Yue ni Sekiro. Okay, yes. Ash Ishin. Okay. I believe. I don't believe. Holy shit, ta muza. Mogę tak zostać? Co się stało z kamerą? Kiri, by the way. On ma 3 w ogóle HP. Skancelowałem peletę? That's new. Fuck, za późno. O, nieprzyjemne. Ta rana, ta muzyka, ten przeciwnik. Znajdź mi lepszego bossa. Nie wiem, czy bym znalazł. To jest naprawdę klimat. To jest normalnie Kurosawa, nie? Once again. Ale nice. Podoba mi się. Problem z nim jest generalnie taki, że... O ile na przykład z Genichiro już walczyliśmy, nie? Tak z nim nie. Problem jest taki, że nie wiem czy... Okej, tego nie rozumiem. Jakim... cudem on z tego trasta nagle stwierdza Anna.
raz to stwierdzę, że a, jednak będę atakował do góry. I na przykład czemu teraz znowu się nie odbija ten... Okej. Okej, czyli ma też graba, tak? Który jest przekozaczny. To było bardzo mocno off, jeżeli chodzi o posture. Jak dobrze wiemy, pieroński łuk jest jak zwykle pieroński. Bardzo mi się podoba koncept na nim, że... Że nieraz jest tak, że on nie jest w stanie za... Ten atak nie rozumiem jak działa. Czy to jest tras, czy co? Leave me alone! Dobra, jeszcze jedna próba. Ale to już ostatnia. Bo jednak... Jestem po prostu zmęczony. Dwie godziny z tym demonem przyjaźni to jest... masakra. Ale fajny. Ten boss mi się będzie bardzo podobał. Aż się boję... Boję się myśleć, jak wygląda to na New Game Plusie. Naprawdę. A nie. Ten atak. To jest tak jakby... To jest tak jakby trust, ale... Tak, trzy razy ataki. Trzy ten sam atak. Dead. Not dead. Trzy razy pod rząd robi dokładnie to samo, po czym jest... whatever. Majde! A Shinakros jest przeryte. Trzy, cztery, pięć, ale to jest bardzo dalekie. Thank you.
Ajajajajaj. Za szybko. Okej. I to będzie na tyle. Nie, że jestem zirytowany ani nic, ale po prostu jestem zmęczony już. 4 godziny z Sekiro? Z dwoma. Tak właściwie z jednym posem. Dwoma. To już jest... Dosyć dużo. Dosyć dużo bym powiedział. Czy coś jest, co ewentualnie by było warto nafarmić? Holy shit, 3 skill pointy na jeszcze plus 1 spirit tam? Nie sądzę. To też jest useless. Na pewno stwierdzam, że tu będzie całkiem przydatny ten... że Ichimonji. Albo nie, bo on w sumie wymyślił Ichimonji. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie wiem, że tu trzeba będzie pokombinować trochę. Znowu pozastanawiać się. Na pewno nie chciałbym go robić jakiś... nie chciałbym tego bossa zabić w jakiś taki, nie wiem, cheesy sposób. Straszny. Po prostu. Ale zgodnie ze słowami Edirna, spaliliśmy łącznie w takim razie 160 emblemów na tych dwóch bossach tylko. No i plus farma. Jezus. Nic w ogóle nie używałem toolów przez większą część gry i teraz na emblema. Suddenly we are here. So, yeah. Okej. Okay. Dzięki bardzo za oglądanie. To tyle na dziś. Zobaczymy się jutro, miejmy nadzieję, kończąc tego bossa. I tyle. Dzięki za oglądanie. Powodzenia w waszych grach. Trzymajcie się. Dobrej nocki i bye bye. A ty pączek idź sobie zjedz. Ja też. Na razie.